To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanusi. Franciszek Pieczka. Są aktorzy, których szalenie cenię, bardzo lubię ich oglądać i żałuję, że nie miałem dla nich dosyć propozycji. Tak jest w wypadku Franciszka Pieczki. Aktora, którego znałem jako widz z teatru w Nowej Hucie, Widziałem go w spektaklu Myszy i Ludzie i był fenomenalny, cały spektakl był fenomenalny, spektakl Krystyny Skuszanki. I w tamtych latach to było, to było takie odkrycie teatru, który no, działał niesłychanie mocno i to działał przez swoich aktorów. Nie miałem specjalnie silnych skojarzeń między panem Pieczką a postaciami z, z serialu. Czterej Pancerni i Pies. Wiem, że to ciążyło na nim długie lata, ale ja tego serialu nie oglądałem, więc tam zwidziałem parę oderwanych odcinków i nie kojarzył mi się z tym zupełnie. Natomiast zagrał tylko jeden, jedyny raz miałem dla niego taką gotową rolę, gdzie on był konieczny po prostu, bo chodziło o kogoś, kto zagra ze głębokim śląskim akcentem po niemiecku, a Pieczka był dwujęzyczny, czy czasem jak mówią Ślązacy dla żartu czterojęzyczny, bo on znał oczywiście ten literacki polski, literacki niemiecki, ale także śląski polski i śląski niemiecki i używał tych języków przy różnych okazjach grywał również w niemieckich filmach, no a był niepowtarzalny, był wyjątkowy po prostu, miał taką silną osobowość i jednocześnie miał taki rozmach. Przecież grał rolę tak odmienne jak w, w, w rękopisie znalezionym w Saragozie, gdzie zupełnie jest kim innym w kostiumie niż powiedzmy w tych filmach kuca śląskich. Stąd u mnie w, w Kolbem zagrał właściwie niewielki epizod razem z Christopherem Wolcem i też godne uwagi, że Pieczka od razu zauważył, że to jest aktor z przyszłością, to mu powiedział. Że to jest, on widzi w nim talent. Pieszka był niezwykle sympatyczny, prywatnie jako człowiek, to mało się zdarza, żeby aktor miał tyle ciepła, tyle serca, tyle ciep... takiego otwarcia do ludzi. On nigdy nie pamiętam, żeby gdzieś prywatnie absorbował innych, jakimś swoją osobą, swoim graniem. On się raczej ciekawił ludźmi, cieszył się z ludzi, był rodzinny i po prostu był to. Wypadek no, niespotykany, jak w tym świecie, widowiska, człowiek tak jakby krystaliczny, jakbym go nazwał, takiego go znałem i bardzo, bardzo mi go brakuje, bardzo żałuję, że nie wymyśliłem dla niego jeszcze wielu innych ról, które powinien był zagrać.